que tú vas diciendo que no te quiero. Que el día menos pensado te voy a dejar. Que me has querido siempre, que fui el primero. Que cuando me vaya me vas a extrañar. Esa historia que cuentas, puras mentiras. I po tak pięknym wprowadzeniu muzycznym, moi drodzy, zapraszam na rozmowę. Oczywiście będzie to rozmowa dotycząca wielkiego artysty, którego kochają nie tylko kobiety, kochają też mężczyźni, bo też on potrafi wprowadzić kobiety właśnie w taki nastrój, żeby ci mężczyźni mieli potem możliwość na przykład zaprosić je na randkę. A co, różne rzeczy pewnie działy się przy piosenkach Julio Iglesiasa, ale o tym wszystkim oczywiście między innymi porozmawiam z moimi gośćmi. Elżbieta Purzyńska, agencja artystyczna Sunny River, witam serdecznie. Dzień dobry. No i nasz oczywiście polski Julio Iglesias, Jacek Silski, nie mogło go zabraknąć. Witam cię serdecznie. Dzień dobry, witam państwa, witam ciebie i witam panią bardzo serdecznie. Ja też nawzajem witam wszystkich widzów. I to tak chyba jest, prawda, że przy piosenkach Julio Iglesiasa to różne rzeczy się działy, ale to przede wszystkim chyba ten romantyzm. No wiesz co, w kobiecie, przy jego piosenkach. A ja się też zakochałem. Ty też się zakochałeś. Ale będąc dzieckiem jeszcze. Ale czekaj, w muzyce? Tak, w muzyce. W muzyce. Niesamowita muzyka, niesamowita barwa. Julio Iglesias w Polsce chyba jest bardzo popularny, pani Elżbieto. Julio Iglesias jest muzyka. Julio Iglesiasa jest popularna w Polsce. On tutaj u nas, zakorzeniła się jego piosenka Amor, Amor, Amor i to jest po prostu w Polsce najbardziej popularne. Wszyscy znają Amor. Ale Amor wiąże się z wieloma jego innymi piosenkami. Słowo Amor, słowo miłość przejawia się w tekstach Julio Iglesiasa miliony razy. No też nie bez powodu nazwany jest tym największym romantykiem muzyki, prawda? Tak, Julio Iglesias, największy z wszechświatów muzyk, który propaguje muzykę romantyczną. Ale tutaj w ogóle mnóstwo tych takich rekordów, bo i jeden z 10 najlepiej sprzedających się artystów. Tak, 300 milionów płyt w to robi ciągu naprawdę kariery. Wrażenie. Więcej niż Elvis Presley. No, to już robi wrażenie. Do tego wszystkiego 80 albumów, tak, dobrze pamiętam. 80 album w moich rękach. W październiku wydany. W październiku wydany ubiegłego roku, ukazał się na światowym rynku muzycznym. Poprzedzony singlem, który tu oczywiście na tej płycie też mamy. Singlem pod tytułem Fadziaste Corazon. I co to oznacza dla tych, którzy nie znają języka? Fadziaste Corazon to jest nikczemne serce, znowu związane z miłością. Ale dla jaki tytuł? No właśnie tak spoglądnęłam na ciebie, przepraszam. Ja tylko dodam tutaj, jeżeli mówimy o cyfrach, że 2650 zł i srebrnych płyt Julio Iglesias ma na swoim koncie. No wszyscy pod wrażeniem jesteśmy. Tak, ale tych wyczynów ma rzeczywiście mnóstwo, ale myślę, że najistotniejsze jest to, jak on śpiewa, w jaki sposób daje przekaz temu, co robi. A przede wszystkim, jak długo to robi, bo od kiedy jest na scenie jego i popularność, 47 lat kariery. 47 lat kariery. Nie, ja to już o tym nie. I cały czas jest gwiazdą. Cały czas jest gwiazdą, cały czas jest na topie. I ma nowych fanów, to też jest coś niesamowitego. To też jest coś niesamowitego i kocha go cały świat, kocha go Ameryka Południowa, cała hiszpańskojęzyczna, bo to właśnie w 70-tych latach taki sobie w białym garniturku wokalista z Hiszpanii przyjechał do Chile, gdzie go witała na stadionie 120-tysięczna publiczność. Ja myślę, że teraz spokojnie może oczekiwać na to wszystko Julio Iglesias oczywiście, co będzie działo się w Polsce, bo on wyrusza na tą trasę po świecie, bo to trasa światowa i między innymi 3 razy w 3 miastach będzie śpiewał dla polskiej publiczności. Gdzie będzie śpiewał? Gdzie możemy go zobaczyć? 2 czerwiec we Wrocławiu. 5 czerwiec Sopot i 9 czerwiec kończy swoją polską trasę w Warszawie w hali Torwar. Wyobraźcie sobie państwo, czarna scena, czarna głębia sceny, w tym przypadku podkreślona barwami zawartymi tutaj w płycie meksykańskimi, barwami z flagi meksykańskiej. Cała podłoga wyłożona czarną baletową wykładziną, którą trzeba było specjalnie sprowadzać na ten koncert i po prostu światło, niewielkie światło, które wyprowadza artystę na scenę
I potem się już dzieje wszystko. Ale zdradzi nam Pani jakieś inne wymagania, które artysta miał, jeśli chodzi o tę trasę? Wymagań było bardzo dużo różnych, nie tylko scenicznych, także wymagania były, nie będę chyba o nich szczegółowo mówić, bo to troszkę tajemnica handlowa, ale... Wydaje mi się, że nie jest próżny chyba w tych wymaganiach, prawda? Tak jak niektórzy artyści, nie, to że znaczy, okrągłe wanny tak, i... To znaczy, nie, no aż tak nie było i złotych klamek też nie trzeba było mieć. Czyli wszystko jednak gdzieś w miarę, w miarę. No, to jest światowej klasy po prostu artysta, tak można powiedzieć, artysta, który ten świat ma, że tak powiem, kupiony swoją muzyką, swoim głosem, swoim tym aksamitnym wokalem, który od lat po prostu wydobywa z siebie. Jeśli mowa o show, mamy niespodziankę dla naszych widzów. Moi drodzy, chcemy, żebyście wy też uczestniczyli w tym show, żebyście w tym wydarzeniu mieli także swoje miejsce. Mamy zaproszenia na koncerty do Wrocławia na 2 czerwca i do Warszawy na... Którego? 9 czerwca. Na 9 czerwca. Jeśli tylko chcecie zdobyć te zaproszenia i chcecie, żeby Julio śpiewał tylko i wyłącznie do Was, to oczywiście już teraz macie taką okazję na adres cafesilesia@tvs.pl. Wyślijcie proszę taką swoją opowieść i informację dla nas, z czym takim pięknym, z jakim przeżyciem kojarzą się Wam piosenki Julio Iglesiasa. Bardzo jestem ciekawa, co my, jakie informacje dostaniemy, jakie opowieści nam tutaj nasi widzowie będą przesyłać. Miałam okazję w ubiegłym roku w październiku być w Hiszpanii i wysiadłam z samolotu na lotnisku w Alicante i dla mnie wielkim zaskoczeniem było to, że przechodząc przez te kolejne strefy tam na lotnisku, które są, ja widziałam, z każdego kąta wyglądał Iglesias. Plakat z Iglesiasem, prasa z Iglesiasem. No w ogóle billboardy z Iglesiasem, nie wiedziałam, o co chodzi. Chodziło o to, że to właśnie ukazał się singiel Iglesiasa i Hiszpania świętuje w ten sposób. Wrocław, Warszawa, Sopot, tam można się wybrać, ba, nawet trzeba, bo to jest koncert, na którym koniecznie trzeba być i który koniecznie trzeba wysłuchać przed Julio Iglesiasem, jego syn Julio Iglesias Junior. Serdecznie Państwu dziękuję za wizytę. Liczę na maile od Państwa. Przypominam, mam podwójne zaproszenie na koncert we Wrocławiu i w Warszawie. Koncert wielkiej gwiazdy Latino Pop Julio Iglesiasa. Raz jeszcze bardzo dziękuję. A Państwu oczywiście życzę przyjemnego popołudnia i wieczoru i zapraszam na kolejne spotkanie z programem Cafe Silesia.